Witamy serdecznie Państwa na cotygodniowej konferencji. W tym tygodniu ze względu na naszą gościnę w poniedziałek musieliśmy przenieść na środę spotkanie z Państwem, za to serdecznie dziękujemy i od razu zabieramy się do roboty. Wróciliśmy, byliśmy w Gorzowie w ubiegłym tygodniu, Byliśmy w Gorzowie, ponieważ Gorzów jest porównywalnej wielkości miastem, miastem wojewódzkim, ale trochę większym od Słupska, z podobnymi problemami, z podobnymi kłopotami. Odwiedziliśmy Gorzów także dlatego, że jest tam prezydent Jacek Wójcicki, który uważany jest za takiego prezydenta, który też reprezentuje taką nową generację prezydentów progresywnych, otwartych, apartyjnych, i chcieliśmy porównać ich doświadczenia w kilku sferach. Po pierwsze, jeśli chodzi o inwestycje związane z parkiem wodnym. W Gorzowie taki park funkcjonuje od pewnego czasu. Chcieliśmy podpatrzeć, jak on funkcjonuje, w jakiej formule, w kontekście oczywiście naszego parku wodnego. W tym zakresie rozmawialiśmy o wsparciu zarządzających parkiem wodnym w Gorzowie, naszej inwestycji. Umówiliśmy się, że w najbliższym czasie do Słupska przyjedzie mocna ekipa gorzowska na czele z panem prezydentem Jackiem Wójcickim, żeby porównać ich doświadczenia w budowie i w zarządzaniu parkiem Trzyfale. Tam się nazywa ten park Słowianka wodny i porównamy to z naszymi trzema falami. Rozmawialiśmy także o innych kwestiach dotyczących tej inwestycji. Rozmawialiśmy o pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych i inwestycji miejskich w Gorzów, po Słupsku, jest przed Słupskiem, jeśli chodzi o ilość biedronek per capita. Mamy podobne doświadczenia z dyskontami. Tutaj także rozmawialiśmy o tym, jak zaangażować także te sieci handlowe, które funkcjonują na terenie miast, w taką promocję instytucji kultury. Mamy tutaj pewne pomysły, będziemy rozmawiali z tymi dyskontami o ewentualnym wsparciu. Była z nami pani prezydent tam, czy pani prezydent mogłaby coś dodać odnośnie tej wizyty? Powiem tylko, że wprawdzie Gorzów jest liczebnie, jeżeli chodzi o mieszkańców, trochę większy, niestety dwukrotnie większą ma powierzchnię z kolei. I z pewną zazdrością patrzyliśmy na to, jak tam jest dużo wolnych przestrzeni do wykorzystania jeszcze w centrum miasta, jak dużo mają na przykład wolnych obiektów do zagospodarowania, całych budynków, na przykład powojskowych, bo tam była silna grupa wojsk. Po ich wyjeździe, oni mają status miasta wojewódzkiego, zostało to przekazane właśnie Gorzowowi. A z największą chyba zazdrością spojrzeliśmy na Filharmonię, która została tam niedawno wybudowana. Oczywiście jest to też pewien paradoks na miarę naszych trzech fal, ponieważ ta Filharmonia kosztowała 130 milionów złotych, a Gorzów nie ma jednego profesjonalnego muzyka, który mógłby tworzyć tą orkiestrę. W związku z tym oni pozyskują teraz muzyków, gwarantują także części mieszkania. Rzeczywiście jest to XXI wiek, natomiast zagospodarowanie tego będzie na pewno wymagało bardzo wielu lat i tu się poczuliśmy tak swobodnie, bo znamy ten ból, co znaczy wielka inwestycja przerastająca możliwości finansowe. Utrzymanie Filharmonii, tylko obiektu samego to jest 7 milionów złotych. Także doświadczyliśmy trochę więcej wiedzy na temat tego, co czynią oni z mieszkaniami komunalnymi, socjalnymi. Mają na pewno dużo mniejszy problem, ponieważ mają rzeczywiście bardzo dużo lokali, które na te cele mogą wykorzystać. Natomiast bez kompleksów patrzyliśmy na przede wszystkim zieleń, która w Słupsku jest naprawdę piękna i bujna. Oni mają poważny problem, mimo że mają sporo miejsc. I śródmieście miasta, które mają jeszcze bardziej niestety ubogie niż my. Ale generalnie myślę, że to jest bardzo fajny skład ludzi, prezydentów i doświadczenia dotyczące na przykład mapy zdrowia Słupszczan będziemy teraz czynili, opierając się trochę na narzędziach, które nam podrzucą. To są bardzo, bardzo dobry wyjazd. Czekamy na przelew.
jeden z najważniejszych przelewów w tym roku, jaki ma trafić do Słupska. Mamy już wszystkie niezbędne decyzje w zakresie wsparcia finansowego, jeśli chodzi o remonty mieszkań i wsparcie dla Teatru Tęcza ze strony rządowej. Czekamy już dzisiaj tylko i wyłącznie na kwestię formalną dotyczącą tego przelewu, więc trzymajcie Państwo kciuki, żeby jak najszybciej wpłynął. I jak tylko wpłynie ten przelew, przedstawimy Państwu harmonogram prac związanych z remontami mieszkań oraz remontem Teatru Tęcza, pod którym dzisiaj się spotkaliśmy. Chcielibyśmy pokazać Państwu, jak będzie przebiegał prac, już będą przebiegały prace, ale już dzisiaj jesteśmy w blokach startowych, mamy przygotowane wszystkie niezbędne decyzje, procedury, żeby natychmiast po otrzymaniu tego przelewu, na który wszyscy czekamy, uruchomić niezbędne działania tak, żeby te mieszkania w liczbie ponad 100 i Teatr Tęcza jak najszybciej zostały wyremontowane, bo na to czekają mieszkańcy naszego miasta, ale więcej w tej kwestii powie Pani Prezydent. Dopowiem także, że nie czekaliśmy na to, że te pieniądze wpłyną, ponieważ byliśmy absolutnie przekonani w 100%, że ta gwarancja, którą otrzymaliśmy podczas dwukrotnych spotkań z Panią Premier, także po rozmowach w Ministerstwie Finansów, że ona będzie rzeczywiście sfinalizowana w tej postaci, o której powiedział Pan Prezydent. W związku z tym już w PGM-ie zostały przeprowadzone procedury przetargowe. Zostają nam jeszcze, jutro jest kolejny przetarg i na początku już na prace budowlane. Najbardziej cieszy to, że do każdego przetargu przystępuje sporo wykonawców, więc mamy możliwość wyboru, a także tę gwarancję, że wykonawcy są na rynku miejskim i że te prace będą szły w takim tempie, w jakim muszą, czyli bardzo szybkim. Natomiast jeżeli chodzi o Teatralki Tęcza, to Invest Projekt przygotowuje w tej chwili projekt techniczny tego remontu i zagwarantowali nam, że do 2021 ten projekt techniczny będzie gotowy. Wtedy siadamy w kierownictwie, ale nie tylko, za chwilę dopowiemy jeszcze z kim, i bardziej plastycznie spojrzymy na to, co chcielibyśmy w naszym teatrze mieć obecnego. Mówimy o kolorystyce, mówimy o pewnych elementach wystroju wewnętrznego, żeby ta placówka była naprawdę bardzo, bardzo przyjazna dzieciom. Jeżeli można spodziewać się tych pieniędzy, to będą remonty wewnętrzne? Tak, oczywiście. To są remonty wewnętrzne, a z tych takich na granicy to oczywiście wymiana okien, tak? Ale generalnie dlatego też nie obawiamy się, choć zawsze ten niepokój jest, że uda nam się wszystkie obiekty wyremontować na tę kwotę, ponieważ będą to prace nawet w okresie zimowym możliwe do realizacji. Kiedy można spodziewać się tych pieniędzy? Jakieś zapewnienia? Proszę zadzwonić do banku i do ministerstwa. Myślę, że to jest kwestia już dni tak naprawdę. No, dzisiaj, jutro, pojutrze, w przyszłym tygodniu. Czekamy już. Wszystkie decyzje są podjęte, czekamy już na przelew. Co jest nie ma wada skobia, że tego nie przyjdzie. Nie ma obawy. Tak. Czekamy także na decyzję w sprawie wsparcia budowy drogi krajowej nr 21. W poniedziałek odbyło się spotkanie Rady Ministrów. Odbyło się także spotkanie w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, gdzie dyskutowano na temat formuły takiego wsparcia. Czekamy na ostateczną decyzję w tym zakresie. Kibicujcie Państwo, pytajcie, także zachęcam Państwa, żebyśmy tak zrobili wszystko, żeby Pani Premier wywiązała się z tej ostatniej, trzeciej obietnicy dotyczącej wsparcia dla naszego miasta. My trzymamy rękę na pulsie. Każdego dnia kilku z naszych urzędników atakuje kilkunastu urzędników, łącznie z Panią Premier i jej asystentami w tej sprawie i myślę, że jestem dobrej myśli, że na efekty nie będziemy musieli dużo czekać. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o mieszkania, to chciałbym przypomnieć, że wyremontowanie 150 mieszkań w naszym mieście pozwoli zaspokoić potrzeby mieszkań na mieszkania komunalne 20% mieszkańców naszego miasta, którzy oczekują w kolejkach na mieszkanie komunalne. 20% oczekujących na mieszkanie komunalne już w pierwszym roku mojego urzędowania otrzyma te mieszkania. To jest wielki sukces. To jest sukces nas wszystkich. Chcielibyśmy podziękować Pani Premier za to. Chcielibyśmy podziękować tym wszystkim, którzy się w to zaangażowali. Bo to jest naprawdę ogromne przyspieszenie. To jest problem każdego miasta oczywiście. W każdym mieście problem mieszkalnictwa jest poważnym problemem. Ale oddać 20% mieszkań, na jakie jest zapotrzebowanie w tak krótkim czasie, jeśli nam się to uda oczywiście do grudnia, to będzie wielki sukces.
wielki sukces. Podobnie jest oczywiście z Teatrem Tęcza, który w przyszłym roku będzie obchodził swoje 70-lecie. Ważna instytucja nie tylko na mapie naszego miasta, regionu, ale i naszego kraju, która ma swoją markę, ma swoją renomę i trzeba o nią zadbać. I cieszę się, że przed 70-leciem obchodów, 70. rocznicą tego teatru, funkcjonowania tego teatru, będziemy mogli tutaj zrobić upgrade wyglądu, bo nie trzeba robić upgrade'u repertuaru tego teatru i myślę, że będziemy mieli kolejny powód w Słupsku do dumy, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszej kolejnej instytucji. Szanowni Państwo, w sprawach bieżących odbyliśmy kolejne spotkania dotyczące karty miejskiej, dotyczące miejskiego obszaru funkcjonalnego w kontekście naszego liderowania. Nie będę Państwu tutaj opowiadał o szczegółach, ale te spotkania się odbywają na bieżąco. Koordynujemy przygotowania do funkcjonowania już ostatecznego miejskiego obszaru funkcjonalnego. Dla tych Państwa, którzy nie byli dzisiaj w Ustce, chcielibyśmy powiedzieć, że mieliśmy spotkanie w Ustce dotyczące współpracy między naszymi miastami. 13 lipca 2003 roku zostało podpisane porozumienie między panem obecnym burmistrzem Graczykiem, który przez pewien czas później nie był burmistrzem, i byłym prezydentem Słupska, panem Maciejem Kobylińskim, dotyczące współpracy tych dwóch miast. Jesteśmy dwóm miastem, jesteśmy jednym organizmem miejskim. Warto, żeby ta współpraca nie kończyła się tylko na deklaracjach. Szczególnie, że jeśli chodzi dzisiaj o realizowanie tych wielkich projektów, to premiowane jest partnerstwo i my chcemy z tego skorzystać. Chcielibyśmy także, żeby powstający w Ustce port był takim oknem na świat dla naszego regionu. Będziemy wspierać dążenia Ustki do tego, żeby ten port się rozwijał. Szczególnie, że Słupsk dzisiaj jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów, dla gości, dla turystów, także ze Skandynawii, z Niemiec, i te wszystkie połączenia portowe, które będą premiowały tego typu współpracę, są wartością dodaną. Ale oczywiście łączy nas także kwestia drogi numer 21, linii kolejowej z Ustki do Szczecinka. Łączy nas także drugi tor kolejowy, o który zabiegamy, ścieżki rowerowe, wiele innych inwestycji, gdzie już dzisiaj realnie zaczęliśmy współpracę i będą one w najbliższym czasie realizowane. Jednym z takich elementów wyraźnych będzie to, że wrócimy do pewnej koncepcji, która się kiedyś zrodziła, nie została przyjęta przez Radę Miejską, mianowicie, żebyśmy albo ulicę, ale być może rondo, które będzie powstawało teraz na ulicy Portowej, na wysokości stacji paliw, nazwać na przykład rondem usteckim, o co zabiegają radni i władze Ustki, ponieważ oni mają ulicę Słupską na wylocie do naszego miasta, natomiast myśmy jakby się nie odwdzięczyli tym wskazaniem kierunku. Myślę, że rondo może tę nazwę mieć, bo to ładna, czytelna, jednocześnie określająca przestrzeń, w której to rondo jest, nazwa. I my z taką inicjatywą do radnych wystąpimy jako miasto z prośbą o akceptację dla nadania takiej nazwy. Myślę, że to byłby kolejny ważny symbol. Oprócz oczywiście tej deklaracji, którą dzisiaj złożyłem Państwu i Panu, przede wszystkim Panu Burmistrzowi w Ustce. W Ustce jest flaga słupska przed ratuszem. Dobrze by było, żeby w Słupsku była w końcu też flaga ustecka na ratuszu i w najbliższym czasie wywieszenie takiej flagi nastąpi uroczyście, oczywiście, żebyśmy tą ideę dwumiasta jeszcze bardziej wspierali. Rzeczy inne. W tym tygodniu, w najbliższych dniach spotkam się także z kierownictwem, z księgowymi wszystkich jednostek miejskich. To spotkanie ma na celu szukanie dalszych oszczędności. Te 9% oszczędności, których szukamy, one dotyczą także tych jednostek budżetowych miasta. Będę nadzorował, ponieważ jak Państwo wiecie, pańskie oko konia tuczy. Ja będę pilnował, żeby te instytucje naprawdę szukały tych oszczędności, których dzisiaj potrzebujemy. Brakuje nam w budżecie 20 milionów złotych nadal w tym roku tylko i musimy je znaleźć. Niestety, żeby uchronić się przed trudną sytuacją finansową, jeszcze trudniejszą sytuacją finansową miasta, tych oszczędności szukać będziemy musieli. Dotarły do nas także dobre informacje dotyczące dwóch ważnych kwestii, o które także ja zabiegam i moi współpracownicy, Państwo pewnie przecież też, dotyczące pierwsze przeniesienia porodówki do Słupska. Jak
jak Państwo wiecie, w najbliższym czasie działania będą podejmowane przez dyrektora zarządzającego szpitalem wojewódzkim w Słupsku. Jesteśmy w kontakcie z panem dyrektorem, współpracujemy w tym zakresie. Oczywiście bardzo nam zależy na tym, żeby ta porodówka wróciła do nas. I druga kwestia, Państwo wiecie, że jesteśmy po rozmowach w PLK i w PKP. Rozmawialiśmy na temat przyszłości dworca i także statusu Słupska na mapie kolejowej naszego kraju. Efektem także tych rozmów jest to, że ranga tego dworca naszego w Słupsku wzrośnie do rangi wojewódzkiej. W Polsce jest tylko 15 takich miast, gdzie takie dworce rangi wojewódzkiej będą funkcjonowały. To nie są dworce tej klasy, które są w miastach, które są metropoliami. Takich 16 jest dworców, ale jest tylko 15 o randze wojewódzkiej. To jest powód też pewnie nie tylko do dumy, ale to też w praktyce będzie oznaczało, że PKP zamierza więcej inwestować w nasz dworzec, w rozwój kolejowy. Ta ranga tego dworca będzie międzynarodowa, bo taka jest ranga dworca wojewódzkiego, czyli będzie funkcjonowała także infrastruktura, która będzie dość prestiżowa, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszego dworca na mapie kolejowej Polski i Europy. To kolejny sukces. No i oczywiście na koniec zostawiliśmy Państwu deser. Tym deserem jest nowy dyrektor Teatru Tęcza. Państwo wiecie, że ogłosiliśmy taki konkurs na wybór nowego dyrektora teatru. Żegnamy się z panią obecną, dyrektor Teatru Tęcza, której bardzo serdecznie chciałbym podziękować za współpracę, za te lata angażowania się, wspierania Teatru Tęcza. Dzięki niej dzisiaj możemy cieszyć się takim, a nie innym świetnym repertuarem, wynikiem, nagrodami. Teatr jest ceniony na mapie Polski i Europy i to jest wielki sukces pani dyrektor, za który chcielibyśmy podziękować po raz kolejny, myślę, że nie ostatni dzisiaj. Dokonaliśmy wyboru chyba najlepszego z najlepszych. Po raz pierwszy zdarzyło się też tak, że zaangażowaliśmy w ocenę kandydata na dyrektora cały zespół artystyczny teatru w historii nie tylko naszego miasta, ale także naszego kraju. To zostało docenione przez gremia teatralne. Pisano wiele o Słupsku, że dzisiaj daliśmy szansę także aktorom decydowania o tym, z kim będą pracowali. I chcieliśmy Państwa poinformować, że aktorzy jednogłośnie dokonali wyboru. Podobnie jak komisja, którą powołałem, złożona z przedstawicieli instytucji zrzeszających ludzi teatru, ludzi teatrów lalek także, kultury, związków zawodowych funkcjonujących w naszym teatrze, pani prezydent Ministerstwa Kultury. Jednogłośnie dokonano tego wyboru. Pozwólcie Państwo, że w związku z tym tę decyzję, kto został rekomendowany, ogłoszą sami aktorzy Teatru Tęcza, którzy napisali do nas list w tej sprawie, a który ujawni, kto będzie nowym dyrektorem Teatru Tęcza. Pani prezydent, proszę odczytać ten list. Proszę Państwa, 5 kandydatów. Wszyscy spotkali się z zespołem aktorskim 6-osobowym, bo taki jest skład aktorski. Te spotkania miały miejsce w kafeinie, na neutralnym gruncie. Każdy z kandydatów miał swój czas i tak zespół aktorski imiennie pisze do nas list. Słupsk 18 sierpnia. Ze względu na to, że nie dostaliśmy możliwości wglądu do dosie kandydatów i nie mieliśmy pełnych informacji na temat koncepcji na dalsze funkcjonowanie teatru, na podstawie krótkiej rozmowy i pierwszego wrażenia zespół aktorski po długich rozważaniach i burzliwych dyskusjach udziela rekomendacji panu Michałowi Tramerowi. Po wysłuchaniu wszystkich 5 kandydatów on zdobył nasze największe zaufanie i wzbudził największe nadzieje na owocną współpracę. Przekonało nas jego doświadczenie w tworzeniu teatru od zera, zdolność radzenia sobie w trudnych warunkach bez wsparcia finansowego i jego autentyczna miłość do teatru lalek. Ma doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy stricte na działalność teatralną z różnych źródeł. Łącząc te cechy, stał się w naszych oczach najlepszym kandydatem na stanowisko dyrektora naczelnego naszego teatru. Jest dobrze. Zespół aktorski Alicja Gierłowska, Izabela Nadobna-Polanek,
Anna Rau, Joanna Stojkę-Sępkowska, Ilona Zaręba, Maciej Gierłowski. I niewątpliwie to nasze wczorajsze popołudniowe spotkanie z kandydatami było bardzo ciekawym doświadczeniem. Tak, sześciogodzinne, plus kolacja jeszcze potem z członkami komisji, którzy przyjechali do nas z Polski. Dyrektor teatru z Lublina, dyrektor teatru ze Szczecina, pani wiceprezeska ZASP-u, pani Henryka Korzycka, szefem jest pan Olgierd Łukaszewicz oraz pan Wojciech Świdziński, który jest przedstawicielem pani minister i bierze udział w tych konkursach. I ci przedstawiciele mieli oczywiście okazję wglądu w dosie, we wszystkie dokumenty. Aktorzy mieli trochę ograniczoną możliwość ze względu na procedurę ochrony danych osobowych i tak dalej. My nie mogliśmy tego zrobić, ale oczywiście aktorzy znają pewne osoby funkcjonujące w środowisku, więc myślę, że dobrze wiedzieli, kto przed nim staje i znali także doświadczenia tych osób. Zresztą one się prezentowały, te osoby mogli zadawać pytania, mogli z nimi rozmawiać i cieszymy się, że dzisiaj przed Państwem stoi i nowy dyrektor Teatru Tęcza, pan Michał Tramer, którego bardzo serdecznie witamy. Panie Michale, panie dyrektorze, serdecznie witamy. I prosimy o przedstawienie koncepcji takiej, którą pan przedstawił nam w dużym skrócie, oczywiście na funkcjonowanie Teatru Tęcza. Pana pomysłu, idei. Na pewno w dużym skrócie, bo koncepcja, mimo że była w punktach i starałem się pisać jak najbardziej zwartą, zajęła 10 stron, więc na pewno nie byłoby czasu teraz, żeby ją szczegółowo przedstawiać. Krótko mówiąc, na pewno z jednej strony chciałbym się trzymać cały czas tradycji Teatru Tęcza, tej tradycji bardzo długiej i wiadomo, wszyscy wiedzą, wszyscy lalkarze w Polsce wiedzą, że jest to teatr o niesamowicie długiej tradycji. Pewnej tematyki, repertuaru takiego dosyć klasycznego, baśniowego, niemniej troszkę może z takim świeższym gdzieś oddechem, jeśli chodzi o rozwiązania formalne. Może bardziej poszukać widza w różnych innych grupach wiekowych. Poza tym na pewno chciałbym zacieśniać bardzo mocno, jak najmocniej współpracę z jednostkami oświatowymi, ze szkołami, z przedszkolami, żeby tutaj, to wydaje mi się jest najważniejszym zadaniem teatru o takim profilu i na pewno do tego będę się starał dążyć. I co tu dużo mówić, no tak jak zawsze powtarzam, tu nie chodzi o żadną wielką filozofię, chodzi po prostu o to, żeby robić dobry teatr, możliwie jak najlepsze spektakle i jak najlepiej je potem wypromować, jak najlepiej je potem sprzedać. I tak jak tutaj już rzeczywiście było powiedziane, trzeba będzie, żeby się to udało, trzeba będzie na pewno starać się jak najwięcej szukać wsparcia z zewnątrz, co mam nadzieję gdzieś się uda, w tej chwili jest na tyle dużo projektów docelowych, że trzeba będzie starać się pisać. Nie jest łatwo te środki pozyskać, ale jest to wykonalne, czego też parę razy miałem już okazję w swoim życiu doświadczyć. A może pan powie 2-3 zdania o sobie? O sobie. Pochodzę z Górnego Śląska, tam pracowałem w OFO-owym teatrze w Katowicach, Teatrze Gry i Ludzie. Jest to teatr, który utrzymuje się całkowicie sam. Jest to teatr niezależny. Działa cały czas, od parunastu lat. Był to jedyny na Śląsku właściwie teatr, który stworzył własny repertuar dla dzieci. Ostatnio miałem okazję też zdobyć doświadczenia, jeśli chodzi o tworzenie, budowanie czegoś od zera, ponieważ od kilku lat pracowałem w Kłodzku, kierując programem o nazwie Teatr w Kłodzku, który miał być namiastką, pewnym takim zalążkiem sceny miejskiej. Kłodzko jest miastem malutkim, więc taka sensu stricte teatr miejski nie miał tam za bardzo racji bytu, ale chodziło o to, żeby stworzyć coś, co byłoby takim połączeniem sceny impresaryjnej i własnego teatru, na miarę oczywiście i możliwości takiego małego miasta. I tam i tu zdobyłem bardzo różne doświadczenia. W teatrze ofowym nauczyłem się tego, że po prostu jak należy szanować pieniądze, które się ma, bo w teatrze ofowym jest bardzo trudno o środki finansowe. Tam się nauczyłem, że każdą złotówkę trzeba 4 razy w rękach obrócić, zanim ją się wyda. Tam się nauczyłem, skąd środki pozyskiwać. I te doświadczenia jeszcze dodatkowo, będąc dyrektorem instytucji miejskiej w Kłodzku, jakby wzbogaciłem. To tyle. Pracowałem też oczywiście, reżyserowałem spektakle lalkowe. Pracowałem również na scenie, choć bardziej chyba pasją moją jest reżyserowanie, a także tworzenie lalek po prostu. Więc przed panem dyrektorem nie tylko trudne zadanie związane z przyszłością tego teatru,
wyzwanie, bo 70 lat to duże wyzwanie i odpowiedzialność, ale także coś bardziej praktycznego. Do końca roku, panie dyrektorze, musi pan doprowadzić do tego, że mieszkańcy Słupska, jak zobaczą, jak zmienił pan ten teatr, jeśli chodzi o remont ze środków finansowych, które otrzymaliśmy od pani premier, no, że powiedzieli wow. I powiedzieli wow, 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 czekamy jeszcze na kolejne 70 lat. Ciekawe, co nas jeszcze zaskoczy. No i oczywiście ten autobus, który już stał się autobusem kultowym w naszym mieście. Będziemy mieli nowy autobus ze środków, które otrzymamy od pani premier, ale ten autobus to też jakiś pomysł na być może zagospodarowanie. Oczywiście, na pewno trzeba wykorzystywać wszystko to, co się ma. No, ten objazdowy charakter tęczy jest w niego wpisany. No łatwo mi się będzie podpiąć pod remont, który nie jest właściwie moją zasługą, ponieważ przychodzę i wszystko jest nadzorował, panie wszystko załatwione, natomiast rzeczywiście teraz bardzo trudna sprawa, bardzo ciężka praca, ponieważ wchodzę do teatru, gdzie już we wrześniu pierwsza premiera zaplanowana jeszcze wcześniej za poprzedniej dyrekcji. Już we wrześniu zaczyna się remont teatru, więc na pewno bardzo trudne zadania. Wszyscy mam nadzieję, tak uważali, gdybym nie miał tej nadziei, to bym wszyscy tak uważali jednogłośnie, więc panie dyrektorze, trzymamy kciuki za pana. Gratuluję jeszcze raz. Uzupełnimy tylko, że pozwólcie państwo, nie będę mówiła nazwisk, bo to jest na BIP-ie, ale cała piątka kandydatów to byli mieszkańcy spoza Słupska. Przyjechali do nas z Szczecina, Gdyni, Gdańska i Poznania i pan z Dolnego Śląska. Mówię o tym w kontekście wielu pytań o to, kto i skąd przyjeżdża do Słupska, starając się o takie stanowisko. Mam taką dużą nadzieję, że rzeczywiście i koncepcja pana Michała Tranera, jego doświadczenie i to, że jednocześnie łączy w sobie dwie umiejętności zarządzającego administracyjnie, ale także reżysera, będą dobrze wykorzystane w naszym Słupsku. Dziękuję pani prezydent. Czy macie państwo pytania do nas? To proszę. Panie prezydencie, zacytuję. Polska to jest jednak dziki i wyjątkowo niesprawiedliwy kraj. Jak mawiał jeden z czołowych polityków, w Polsce mamy blisko 2,5 tysiąca miast i gmin. Większość z nich potrzebuje pomocy mimo kłopotów itd., itd. Dlaczego pomoc rządową otrzymuje akurat Słupsk? Za jaką inność? Za miły uśmiech prezydenta? Za co? Pisze prezydent Nowej Soli, pan Wadim Tyszkiewicz i dodaje do pani premier. Pisze, szanowna pani premier, zapraszam do Nowej Soli. Też spróbuję ładnie się uśmiechnąć i pokażę, że też jesteśmy inni na swój sposób. Jakie jeszcze kryteria muszę spełnić? No to jest uroda kampanii wyborczej. Trzeba pamiętać, że pan Wadim Tyszkiewicz jest zaangażowany dzisiaj w kampanię wyborczą i będzie próbował robić wszystko, żebyście go państwo cytowali i rozmawiali. To jest bardzo dobry gospodarz, który dba o swoje miasto, który w tym całym wywiadzie, który pan cytuje, twierdzi, że on się nie dziwi prezydentowi Słupska, że dbam o miasto i że staram się zrobić wszystko, żeby ściągnąć środki, więc myślę, że również uważa mnie za całkiem niezłego gospodarza. Ale warto zastanowić się na przyszłość, jak sprawić, żebyśmy my jako włodarze takich miast jak Słupsk czy Nowa Sól nie walczyli ze sobą i między sobą, bo myślę, że pan Wadim Tyszkiewicz to chciał przekazać, a żebyśmy znaleźli rozwiązania systemowe, które nie będą zmuszały nas do tego, żebyśmy szukali tego wsparcia ze strony rządu, ale żebyśmy to po prostu wsparcie w sposób systemowy i systematyczny otrzymywali. Pana zdaniem, Słupsk otrzymał pomoc dlaczego? Dzięki pana uśmiechom? Nie, dlatego, że Słupsk dzisiaj potrzebuje, jak mało które miasto w Polsce, takiej pomocy i pani premier po przeanalizowaniu tych potrzeb taką pomoc przekazała, ale chciałbym państwu przypomnieć, że rząd taką pomoc przekazuje wielu innym miastom. Pani premier dzisiaj, podobnie jak robiła to przez całe swoje urzędowanie, jak robili to jej poprzednicy, także z PiS-u, odpowiada na potrzeby wielu samorządów, więc nie jesteśmy jedynym samorządem. Z tego co pamiętam, pani premier nawet w ostatnich dniach była w Małopolsce, była w Łódzkiem, była w Katowicach, była w wielu innych miastach, gdzie także te miasta otrzymały, także mniejsze miasta otrzymały taką pomoc. Dzisiaj przeczytaliśmy także informację, że nawet Smołdzino, które potrzebuje takiej pomocy, ją otrzymało, więc takich miast jest bardzo wiele i warto zastanowić się i o tym też rozmawiałem z panią premier, jak w sposób systemowy doprowadzić do tego, żeby ten rozwój był bardziej zrównoważony, żeby ta konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju dotyczyła także takich miast jak Nowa Sól i Słupsk. I dopowiemy, że to, co usłyszeliśmy i co nas napawało radością, to kilkakrotne podkreślenie zarówno ze strony pani premier osobiście, jak i jej współpracowników, że bardzo merytorycznie byliśmy przygotowani do tych rozmów, bardzo merytorycznie. Myśmy pojechali tam uzbrojeni w szczegółowe analizy, w bardzo
merytoryczne wyjaśnienia, informacje. I to były przede wszystkim argumenty, które przeważyły, ale nie ukrywam, bo ja też patrzę na to z boku. Na pewno osobowość pana prezydenta Roberta Biedronia i jego otwartość i uśmiech sprzyjają temu, że będzie się na nas życzliwie patrzyło i cieszmy się z tego. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, może jeszcze teraz ja tak. Mam pytanie. Dobrze. Interesuje mnie pana komentarz w sprawie radnego Wojciechowicza. Ja nie mam żadnego komentarza, szanowni państwo, ponieważ pan radny Wojciechowicz w żaden sposób nie podlega ani jurysdykcji, ani nadzorowi prezydenta miasta. Pan radny Wojciechowicz prowadzi swój mandat niezależnie i prezydent miasta nie powinien nawet tego typu sytuacji komentować i nie zamierzam komentować tego. Dobrze. A druga sprawa. Wcześniej mówił pan o tym, że będzie 134 mieszkania będą remontowane, a teraz mówi pan o 150. Tak. To w końcu ile? Też staramy się jak najbardziej oszczędnie zarządzać tymi pieniędzmi. Okazuje się, ale to też państwo się nie przyzwyczajajcie do 134 czy 150, ponieważ to wyjdzie w praniu też trochę. Jeżeli uda nam się zaoszczędzić jeszcze więcej pieniędzy na remontach, a trzeba pamiętać, że my dopiero rozpoczynamy etap przetargów, decyzji i tak dalej. Część już jest zrobiona, część nie, więc my nie wiemy, jaka będzie najtańsza oferta, ile wydamy na te mieszkania, więc to proszę nie przywiązywać się, to jest granica płynna bardzo. Zrobimy wszystko, żeby te pieniądze w jak najbardziej racjonalny sposób wydać. Zresztą, chciałbym państwu powiedzieć, że żeby jeszcze więcej wyremontować tych mieszkań, w najbliższy piątek jadę z panią prezydent do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, spotykam się tam z panią prezes, żeby spróbować jeszcze poszukać jakichś środków, które pozwolą nam na wyremontowanie jeszcze większej ilości mieszkań. Na przykład termomodernizacja poprzez chociażby prostą wymianę okien, na co nam te pieniądze mogą wpłynąć właśnie z Funduszu Ochrony Środowiska, ponieważ oni na takie projekty mieli pieniążki. To będą mieszkania w jakichś wybranych budynkach, czy rozłożone w całym mieście? W całym mieście. Szukamy takich potrzebnych, gdzie pilnie. My mamy 135 pustostanów zdiagnozowanych, ale mówimy o tych 150 mieszkaniach, ponieważ mamy raczej takie przekonanie, że rzeczywiście, skoro się zgłasza kilku oferentów na poszczególne prace, to znaczy, że prawdopodobnie będziemy mogli ponegocjować cenę i taką mamy liczbę 150 upatrzonych mieszkań, które bardzo byśmy chcieli wyremontować. I te remonty będą w różnym zakresie, tak? Przetargi, jeżeli mogę dopowiedzieć, jeszcze przetargi zostały przeprowadzone na konkretne prace, czyli na przykład na prace hydrauliczne, na prace instalacyjne, na prace ogólnobudowlane. W ten sposób wchodzi firma, wykonuje czynność na przykład wymiany okien, kolejna hydraulikę, kolejna ogrzewanie, a na końcu budowlanka. W ten sposób mamy nadzieję, że takie rozłożenie prac pozwoli nam, że na pewno te pieniądze wykorzystamy i wszystkie te mieszkania będziemy mogli wyremontować. Dla przykładu już podaję taki najprostszy. Na ulicy Sierpinka pod 15 bodajże są 3 mieszkania, 3 pustostany, które oglądałam. Byłam zdziwiona, że nikt z chętnych, potrzebujących mieszkań nie chciał ich wziąć, bo one nie są w takim strasznym stanie do remontu. I na przykład w jednym budynku 3 mieszkania, w innym budynku 1, ale w całym mieście, choć w większości jest to rzeczywiście stare Śródmieście. I później one będą przyznawane normalnie z listy, tak? Tak, tylko i wyłącznie mamy, to jest są procedury, które są obowiązują. Tylko i wyłącznie, to znaczy jest lista przydziału mieszkań w zależności od tego, jakie są kryteria, czy to jest mieszkanie socjalne, czy komunalne, czy z eksmisji, czy z przydziału i według tych kryteriów będziemy mieszkania przyznawali. To będą różne typy mieszkań, komunalne i socjalne? Przede wszystkim komunalne, ale na pewno się zdarzy kilka mieszkań o standardzie socjalnego, które czasami nie odbiega od komunalnego, ma taki standard. Jeżeli pozwolicie, jedno zdanie chciałam tylko dopowiedzieć, bo myśmy z panem prezydentem 2 tygodnie temu apelowali do kogoś z przedsiębiorców, kto ma swój własny transport, żeby pomógł nam wykorzystać pomoc, jaką otrzymaliśmy z Fundacji Szkoły dla Pokoju, ze stowarzyszenia i otrzymaliśmy naprawdę 3,5 ton bardzo potrzebnych rzeczy dla naszych właściwie podopiecznych z MOPR-u, z Domu Leśna Oaza i tym człowiekiem, który nam pomógł i na własny koszt przewiózł tam i potem jadąc na Mazury jest pan Marek Bartman. Panie Marku, bardzo serdecznie dziękujemy panu za tę fantastyczną reakcję. Dziękujemy na naszą prośbę. Bardzo. Panie prezydencie, jeszcze pytanie na koniec, bo w Warszawie tęcza do końca sierpnia ma zlikwidować. Czy może pan bierze pod uwagę, żeby to Słupska ją przenieść? Nie biorę takiej uwagi. My mamy pod uwagę takiej sprawy. My mamy naprawdę wspaniałą tęczę. Stoimy pod nią. I to jest powód. Jeszcze mamy tęczową dolinę. Ta tęcza korespondowałoby ta tęcza. Wystarczy. Ta tęcza ma 70 lat, ma swoją tradycję. Ale
gdybyście mieli taką inicjatywę społeczną, na przykład zbudowania, to jesteśmy na pewno otwarci, możemy znaleźć. Miasto jest otwarte. Kanał szósty może sprowadzić. Macie środki na to. Inicjatywa lokalna, bardzo popieram. Dzięki. Jest jeden drań. Tyle jest podpalaczy.